Polska graniczy z zupełnie nieprzewidywalnym reżimem i widzimy, jakie są konsekwencje tego naszego położenia geograficznego. Dlatego, że przekonaliśmy się dobitnie o tym w lutym 2022 roku, kontynuujemy, przyspieszamy i wzmacniamy cały nasz program uzbrojenia polskiej armii, wzmocnienia siły obronnej Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej. Sygnały ostrzegawcze, które otrzymywaliśmy wszyscy jako Europa, jako świat, ale w szczególności Polska, dawały o sobie znać już wcześniej. To agresja Rosji na Gruzję, to aneksja Krymu, wojna w Donbasie i zajęcie części Ukrainy właśnie w Donbasie w 2014 roku. Ale to także wiele innych agresywnych działań o charakterze hybrydowym, czy to na granicy polskiej z Białorusią, czy ataki cybernetyczne rosyjskich hakerów. Wiemy doskonale, że w planie Rosji jest odbudowa tego upadłego imperium zła. Jaka jest polska odpowiedź na takie wyzwania? Polska od lat pojawia się w wojennej, aneksyjnej, agresywnej propagandzie etatowych rosyjskich działaczy, rosyjskich propagandystów z Kremla. I oni nie ukrywają wrogich zamiarów wobec Polski. Co w takiej sytuacji powinien robić każdy odpowiedzialny rząd Rzeczypospolitej? Powinien postawić przede wszystkim na nowoczesne uzbrojenie polskiej armii. W jaki sposób to nowoczesne uzbrojenie powinno być pozyskiwane? Przede wszystkim od polskich producentów. I tutaj chciałem szczególnie podziękować panu prezesowi Sebastianowi Chwałkowi, bo po latach, a może nawet dekadach perturbacji wprowadził ład, porządek i profesjonalizm do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jakiego wcześniej ja przynajmniej nie obserwowałem. Bardzo dziękuję, panie prezesie. To naprawdę bardzo duże osiągnięcie, bo w ślad za tym ta wiarygodność Polskiej Grupy Zbrojeniowej przekłada się na nowe kontrakty. Na nowe kontrakty, na rozwój zdolności produkcyjnych w tych rodzajach broni, których Polska pokazała znakomicie, co potrafimy. Najpierw więc zapytajmy, jak to jest możliwe, że dzisiaj możemy tworzyć nowe zupełnie rozwiązania technologiczne, otwierać nowe hale produkcyjne. Przyczyna jest jedna. Praźródło tego naszego modelu rozwoju jest jedno. To naprawa finansów publicznych, która pozwoliła nam wydawać i przeznaczać ogromne środki na armię polską. Porównam 2015 rok, 37 miliardów, 2024 rok, ten nowo zabudżetowany, ponad 150, około 155 miliardów. Szanowni Państwo, to mniej więcej 4 razy tyle, wzrost o 400% w stosunku do wydatków w czasach Platformy Obywatelskiej. Co to oznacza? To oznacza po pierwsze, że przykładamy do tego ogromną wagę, ale po drugie, że byliśmy w stanie uporządkować finanse publiczne i stworzyć przestrzeń do finansowania polskiej armii, Wojska Polskiego, armii, która ma być jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Kiedy mogliśmy się poszczycić takimi osiągnięciami? Pomyślmy, chyba setki lat temu mogliśmy powiedzieć o naszej armii, że była jedną z najsilniejszych w Europie. Dziś, a za 5, za 10 lat w szczególności, ta nasza wizja, te nasze plany, ta strategia staje się rzeczywistością. Kupujemy wiele sprzętu z całego świata. Dzisiaj, wcześniej miałem spotkanie z kierownictwem Lockheed Martin, z prezesem, z którym widziałem się również w Stanach Zjednoczonych. Zamawiamy tam w Stanach Zjednoczonych F-35, HIMARSy, Javeliny, wiele innych rodzajów broni.
to wytworzy interoperacyjność na poziomie, jakiej do tej pory nie obserwowaliśmy. To wytworzy potężne więzy pomiędzy nami a naszymi amerykańskimi sojusznikami, co usłyszałem także dzisiaj, słyszałem to wcześniej także z ust prezydenta Bidena. Ale obok zakupów międzynarodowych, z których jesteśmy zadowoleni, bo one wzmacniają nas w przyspieszony sposób, chcemy przede wszystkim budować nasze wewnętrzne moce produkcyjne i siły wytwórcze, zdolności technologiczne do produkcji broni u nas w Polsce. Potrzebujemy głębi strategicznej, a co to oznacza w kraju o takim terytorium jak Polska? To oznacza zdolności do produkcji w wielu miejscach w Polsce, tak żeby w przypadku ataku militarnego nasze zdolności obronne nie, dosłownie w przenośni, nie legły w gruzach w pierwszej fazie ewentualnego ataku. Mówię o ewentualnym ataku i trzeba o tym mówić, szanowni państwo, ponieważ dzisiaj Polska jest w takim momencie historii, w jakim dawno nie była. Jesteśmy w stanie się bronić, ale chcemy też móc polegać na naszych sojusznikach. Kiedy będziemy mogli polegać na naszych sojusznikach? Kto jest wspierany w obronie? Kto jest broniony? Ten jest broniony, kto sam potrafi się bronić. Kto sam potrafi się obronić przynajmniej w pierwszej fazie wojny. Kto ma determinację do obrony. Nie cofa się na linię Wisły, jak słyszeliśmy, wyglądały plany obronne naszych poprzedników politycznych, naszych konkurentów politycznych. Broni każdej piędzi ziemi. Widzieliśmy to na Ukrainie, a ja widziałem to na własne oczy w Kijowie w trzecim tygodniu wojny. Jak wyglądała pierwsza faza wojny na Ukrainie? Jakie były rady dla prezydenta Zełenskiego? Ja powiem państwu, jakie były rady. Uciekaj z Kijowa. Takie były rady płynące z Zachodu. Ale prezydent Zełenski nie posłuchał tych rad. Został w Kijowie, organizował obronę i jedyne, o co prosił, to nie o zdolność do ucieczki z Kijowa, ale o wsparcie w obronie obrony Kijowa. I kiedy Kijów był z trzech stron oblężony przez wojska rosyjskie, on cały czas tam był. I z pierwszą wizytą pospieszyło również kilku panów, kilku polityków, ja byłem wśród nich. Dlaczego to było wtedy takie istotne? Ponieważ prezydent Zełenski pokazał całemu światu, że będzie się z ogromną determinacją bronił. Bronił się wtedy i dzisiaj jest w fazie ofensywnej. Mógł po ponad roku przejść do fazy zaczepnej, do fazy ofensywnej. To było możliwe dzięki ochronie części zdolności produkcyjnych i dzięki temu, że sojusznicy pomogli w tej obronie. Ale żeby to wszystko było możliwe, zakładając najczarniejsze scenariusze, bo odpowiedzialni politycy muszą zakładać najgorsze scenariusze. Worst case scenario. Musimy jednocześnie tworzyć, wzmacniać nasze zdolności produkcji amunicji i broni różnego rodzaju tutaj w Polsce. Raz jeszcze podziękuję panu prezesowi Sebastianowi Chwałkowi za to, że właśnie stara się odbudowywać, rozbudowywać zdolności do produkcji właśnie amunicji i wielu innych rodzajów broni. Dziś tutaj podpisaliśmy z panem prezesem Sebastianem Chwałkiem bardzo ważną umowę. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza 850 milionów złotych dla przedsiębiorstwa Bumar Łabędy w Gliwicach. Te pieniądze pozwolą na wyposażenie nowych hal produkcyjnych po to, aby w najbliższym czasie, jak tylko będziemy potrafili zorganizować proces techniczny, technologiczny, około 50 krabów było produkowanych w Bumarze Łabędy. Szanowni państwo, kraby to broń sprawdzona na pierwszej linii frontu na Ukrainie. To broń, która jest dzisiaj przedmiotem pożądania
właściwie państw Europy i na całym świecie. Znakomicie sprawdzona, precyzyjna broń produkcji polskiej, oczywiście w kooperacji z wieloma producentami całego świata. Obok stalowej woli, która już dzisiaj pokazuje, że potrafi produkować super nowoczesne kraby. Nowe kraby będą już wkrótce także produkowane w Gliwicach, na Śląsku, w Bumarze Łabędy. To bardzo ważne dla zwiększenia potencjału produkcji. Ale obok krabów także rosomaki, siemianowice śląskie, także pioruny, które są produkowane w Polsce, również sprawdzone na polu bitwy i również takie, o które dzisiaj, można powiedzieć, biją się państwa z całego świata, ale my produkujemy je na własne potrzeby i na potrzeby wojny przeciwko Rosji, czy zatrzymania Rosji już tam na Ukrainie, bo pamiętamy doskonale, że na Ukrainie toczy się wojna również o nasze bezpieczeństwo. A więc, szanowni państwo, po pierwsze, podsumowując, do prowadzenia skutecznej obrony, do zapewnienia bezpieczeństwa potrzebna jest silna polska armia. Aby tę armię silną tworzyć, wyposażać, umacniać, rekrutować nowych żołnierzy, produkować nową broń, potrzebne są, jak mawiał wielki wódz, pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Naprawa finansów publicznych pozwoliła nam wrócić do szeroko zakrojonych planów uzbrojenia polskiej armii i nie tylko planów. To także właśnie nowa rekrutacja żołnierza w Wojsku Polskim. To dzisiaj już ponad 180 tysięcy żołnierzy, a było niespełna 100 tysięcy jeszcze 8-10 lat temu. To odtwarzane jednostki wojskowe, tworzone od nowa jednostki wojskowe, budowane nowe koszary, jak choćby te, które widziałem w Siedlcach, a nie likwidowane jednostki w całej Polsce, w Polsce Wschodniej, ale także w całej Polsce. I to jest największe zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Będziemy bronić każdego kawałka polskiej ziemi, każdej miejscowości, każdej wioski. Wszyscy Polacy mogą się czuć bezpiecznie. Będziemy to robić w sojuszu, najsilniejszym sojuszu militarnym, w jakim jesteśmy w historii świata. W sojuszu NATO będziemy to robić poprzez rozbudowę polskiej armii, rozbudowę polskich mocy produkcyjnych w przemyśle zbrojeniowym, produkcji amunicji. Będziemy to robić we współpracy z naszymi sojusznikami. Dziękuję wszystkim zakładom zbrojeniowym, które wystawiają się tutaj na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jednym z największych wydarzeń, jak powiedział mi prezes, dyrektor tego salonu, trzecim największym takim wydarzeniu w Europie, tak? Trzecim największym takim wydarzeniu w Europie. Odbywa się ono w Polsce, tutaj. Możemy być dumni z Kielc, z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Możemy być dumni z polskiej armii. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o polską armię. Dziękuję ministrowi obrony narodowej. Dziękuję panu prezesowi Sebastianowi Chwałkowi. Dziękuję pani minister finansów Magdalenie Rzeczkowskiej, bo bez tych finansów trudno by było o tym myśleć. Dziękuję panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, przede wszystkim szefowi Komitetu Bezpieczeństwa, który odpowiadał za ustawę o obronności, i wszystkim, którzy przyczynili się do podniesienia naszych zdolności obronnych na dużo wyższy poziom. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję również panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, zwierzchnikowi Polskich Sił Zbrojnych, bo to jego nieustanne starania o to, aby armia polska była jak najlepiej wyposażona, a sojusze jak najmocniejsze, przyczyniają się dzień po dniu do tego, że Polska jest bezpiecznym krajem. Dziękuję bardzo.